Jest taki dzień, dzień 9 maja, w którym z AdSense'a, czyli z reklam wyświetlanych w trakcie oglądania filmów, zarobiłem więcej pieniędzy niż przez cały lipiec, sierpień i wrzesień na kanale w tym samym roku. Jest to szalona proporcja czy dysproporcja, która jest jakimś takim świadectwem tego, jak wygląda bycie maturzystą. No bo dzień 9 maja nie jest przypadkowy, tylko po prostu pokrywa się z terminarzem maturalnym. No i no właśnie, no taka ciekawostka. Druga ciekawostka, mój kanał ma już 8 lat. Przez te 8 lat udało mi się zdać samemu maturę, czyli skończyć liceum, skończyć studia, jedne, potem drugie, dostać dyplom, no właśnie MBA. To wszystko w trakcie prowadzenia tego kanału, czy właśnie bardziej zamiast prowadzenia tego kanału, no ale formalnie jesteśmy już 8-latkiem i w sumie chyba już jesteśmy w podstawówce, w sensie jako kanał. Pierwszy film na tym kanale 8 lat temu jest w sumie takim shortsem, bo to 16-sekundowy dziwny film, którego nie ma i go nie zobaczysz, bo jest prywatny. W sumie nie jest jakiś obrzydliwy, ani nie wiem, nie dzielę się tam żadną prywatą, no po prostu jest dziwny, no i stwierdziłem, że go ustawię jako prywatny. Ciekawostka numer 3 jest taka, że mój kanał posłużył mi kiedyś jako bardzo ciekawa wizytówka dla innego twórcy na YouTubie, twórcy kanału Ciekawe Historie, bardzo dużego kanału, który, no powiedzmy, że robi to co ja, tylko że lepiej pod każdym względem i nie przede wszystkim dla uczniów, tylko przede wszystkim dla ludzi, którzy chcą się czegoś po prostu o świecie dowiedzieć. Pan Czukiewski z kanału Ciekawe Historie najpierw dopisał do mnie maila, po tym jak zobaczył mój film i wydaje mi się, że to był film o państwie Franków, gdzie po prostu ja jako 18-latek, czy 17-latek, albo 19-latek siedzę przy biurku w pokoju i omawiam właśnie początki państwa Franków. Napisał maila, w którym skomplementował mnie, że fajnie to tłumaczę. Państwo Franków, jeżeli chodzi o trwałość, przypomina w sumie, no, żadnego nie przypomina, bo nie było ani tak nietrwałe jak Imperium Aleksandra Wielkiego, ani tak trwałe. I poprosił o mój numer, a ja mu podałem ten numer. Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w cenie biletu na mecz Ligi Mistrzów. No i właśnie pomysł był taki, żeby coś razem stworzyć, koniec końców to się nie udało. Kartą czy bez? Bez, bo ja tu kibicem Lecha jestem. Co pan jest? Nic, w bilecie bym chciał się zorientować w cenę. Ale ten kontakt, czy ta interakcja zaczęła się od tego, że właściciel gigantycznego kanału na YouTubie oglądał mój film o państwie Franków. Serio. Ciekawostka numer 4 jest taka, znowu kwestie podatkowe, bo część osób, która właśnie oglądała mój film na temat podatków i w ogóle zarobków na kanale Puchacz, no jakby jest tym szczerze zainteresowana, widzę to, także każda złotówka, czy każdy przychód, właśnie który uzyskałem z wyświetleń w formie adsów, był rozliczany przez moją jednoosobową działalność gospodarczą, przez najpierw podatek liniowy, później przez 23% VAT, a następnie przez 9% składkę zdrowotną i jeszcze płaciłem duży ZUS. To jakby nieważne co to jest, bo pewnie cię to nie interesuje, ale koniec końców wychodzi, że połowa z każdej złotówki, w sensie to jest bardzo źle pomyślane. No można powiedzieć w sumie, że kanał Puchacz jest takim filantropem, bo dokładam się do dobra wspólnego, czyli do skarbu państwa. Ciekawostka numer 5 jest taka, że każdy film na tym kanale jest montowany przeze mnie. W części spraw pomaga mi Daniel i Sebastian i obu was pozdrawiam, ale tylko mówimy tutaj o takiej obróbce przed montażem. No i właśnie ten montaż, te właściwe działania, czy właściwe pracowanie na materiale, to zawsze jest moja robota i po prostu to kocham, ale to jest dopiero początek tej ciekawostki, bo ja też sam odpowiadam za nagrywanie siebie. Nie mam żadnego operatora, czy kamerzysty. Chyba obie te rzeczy widać, że ten kanał nie ma montażysty i nie ma operatora, ale to, czego nie widać, to fakt, że właśnie przez to, że ta konstrukcja tak wygląda, istnieją na tym kanale materiały, które nagrywałem w mniej więcej tej samej formie po 4 albo 5 razy. I takie dwa przykłady od razu przychodzą mi do głowy i pomyślałem, że o nich powiem. To jest po pierwsze film będący instrukcją tego, jak przygotować się do matury ustnej. Takie moje porady. Najpierw nagrywałem to w lesie o jakiejś 3 w nocy. To nie jest fake, widzowie. 2:30, jaja do oglądać, nagrywać. Film o maturach ustnych. Co było głupie, bo mnie po prostu na tym filmie nie widać.
No i w ogóle było niebezpiecznie, no to było głupie. Ale później pojechałem też do lasu w bardzo fajną scenerię, już o takiej ludzkiej porze, o 3 albo 4 po południu, z tym, że tym razem źle wyostrzyłem kamerę, albo ona się sama wyostrzyła. W sumie nic tam przy niej nie robiłem. No i 20-minutowy materiał nagrałem, będąc praktycznie niewidocznym dla kamery, będąc takim rozmazanym, bo Sony Alpha 6400 stwierdziła, że to ja jestem tłem dla drzew, które nagrywam. Później nagrałem sam dźwięk i on się nie nagrał, to znaczy coś tam bzyczało i ostatecznie po raz czwarty udało mi się ten film nagrać, no i to jakby, no i będzie albo już jest na kanale, także polecam. To jest efekt naprawdę ciężkiej pracy, ale jej nie widać, dlatego że 3/4 tej pracy po prostu przepadło. Jezu, było tyle filmów, które nagrywałem po kilka razy. Inny tego typu przykład to jest film, gdzie tłumaczę, dlaczego nie kupiłbym kursów do matury. W sensie jakichś pomocy naukowych przygotowywanych przez ekspertów i sprzedawanych na przykład w social mediach. Tutaj znowu, najpierw nagrywałem to w studiu i nie puściłem nagrywania na kamerze. Mam sam dźwięk, a nagranie jest ze studia. Nice. Później nagrałem je w pomieszczeniu, które było zadymione. W sensie wiedziałem, że jest dym, ale nie wiedziałem, że to tak bardzo wpłynie na ustawienia obrazu. No i po prostu wyglądam tam tragicznie. Wyglądam, jestem taki cały rozpikselowany i w sumie nie wiem, czy to dlatego, że kamera zgłupiała, kiedy był ten dym, czy ja coś tam powinienem ustawić i wszystko by było dobrze. Potem nagrałem film, w którym wszystko było w porządku, ale tak tego słuchałem i stwierdziłem, że kurczę, boję się to wrzucać. I ten film leżał i koniec końców gdzieś się po prostu zapodział. A szukałem jej dlatego, że tak dojrzałem do tego, żeby ten film opublikować, no ale koniec końców go nie opublikowałem, tylko nagrałem jeszcze raz praktycznie to samo, co wcześniej nagrałem, zmontowałem i stwierdziłem, że jest bez sensu. O Jezu, jak tak o tym pomyślę, to... Ale dziwny kanał. Dziwny. No i to tyle. Takie 5 ciekawostek. Taki trochę insight. Zaglądnięcie w głąb mnie. Jako właśnie nie mnie, tylko jako kanału Puchacz. Jako takiego zjawiska społecznego. Jeśli oglądasz coś na moim kanale, to chcę ci bardzo podziękować. Bo to jest niesamowita frajda. Niesamowita frajda to jest robić wszystko inne, co na tym kanale jest. Trzymaj się, dzięki i cześć. Taka ciekawostka. Przeciętny film na tym kanale lubi 99 na 100 użytkowników, którzy wchodzą z nim w interakcję. Mam do ciebie jedną prośbę. Pomóż mi znaleźć tą jedną osobę, która nie dała lubię to i wymierzmy jej razem sprawiedliwość. Nie no, serio, mam do ciebie jedną prośbę. Podziel się tym materiałem z kimś innym. Kimś, komu może się on po prostu przydać.